Cześć, witam. Ten film nagrywam bardzo spontanicznie, bo przed chwilą był u mnie kurier i przyniósł mi moje zamówienie. Jest to paczka, w której znajduje się 10 kg książek. Za te 10 kg zapłaciłam jedynie 9,90. Teraz stanę, żeby wam pokazać paczkę. O, tak ona wygląda. Postawię ją sobie teraz na fotelu obok i będę wyjmowała książki, żeby wam je pokazać. Zaczynam od pierwszych, czyli wybieram coś, co jest na górze. Zobaczymy, co to jest. Wyłożę sobie więcej tych książek i zaczynamy. Andrzej będzie liczył książki, żeby na końcu powiedzieć, ile ich było. O świętym Dominiku i jego rodzinie. Taka mała książeczka. Co to jest za wydawnictwo? Zobaczę. Wydawnictwo W drodze. O świętym Dominiku i jego rodzinie. Następnie książka Grigori Gulia, Echnaton, władca Egiptu. O, to może być naprawdę bardzo interesujące. Lubię takie książki historyczne, również odnoszące się do starożytnego Egiptu. Artur Międzyrzecki, wiek mentorów. Artur Międzyrzecki, poeta, ale nie tylko. Tutaj widzę, są jakieś jego utwory prozą. No, na razie. O, no to wszyscy znamy. Jan Chryzostom Pasek. Pamiętniki oczywiście Paska w świetnym takim wydaniu przeznaczonym do szkoły. A to takie kolorowe, co to jest? Bezpieczne lato w górach. Bezpieczne lato w górach. Jeżeli ktoś wędruje po górach, to na pewno książka będzie bardzo przydatna. Coś zielonego. Masz nową wiadomość. Napisane przez Kelly Heard. Czyżby to była druga część? Masz wiadomość, na podstawie której nakręcono film z Meg Ryan i Tomem Hanksem? Napiszcie, czy to jest drugi. O! To jest coś, co mnie uradowało. Wacław Gąsiorowski, Huragan. Powieść, której akcja dzieje się w czasach napoleońskich. Powieść historyczna, tom pierwszy. Mam nadzieję, że tutaj wśród tych znajdzie się też tom drugi. Tomasz Łubieński, Norwid wraca do Paryża. No jestem bardzo zadowolona. Norwid wraca do Paryża. O Norwidzie. O, no to jest świetne. To jest przepiękne wydanie Emancypantek Bolesława Prusa z ilustracjami Antoniego Uniechowskiego, takimi czarnymi, bo on piórkiem rysował. Mam identyczne wydanie na półce, a więc pewnie to pojawi się w którymś rozdaniu. Zobaczymy, czy będzie tom drugi. Sięgam dalej do mojego pudełka. Ian Fleming, Dr. No, James Bond. Nie znam filmów z Jamesem Bondem, nie oglądam ich, nie, jakoś nie jestem fanką, ale może od tej książeczki coś się zacznie. Co tutaj mamy? Ogród miłości, Ted Meyer, Leśmian i Staw, czyli wybór poezji. Przepiękny, przepiękne teksty na pewno, no bo nazwiska mówią już same za siebie. Jak do tej pory, pudełko mnie zaskakuje szalenie pozytywnie. Forbes, Płonący krzyż, okładka taka krzycząca. W Bordeaux zostaje zamordowany jeden z agentów inspektora Tweeda. Tweed prowadzi śledztwo. Nie wiem, kim jest Tweed, nigdy nie czytałam i nie znam tego nazwiska, ale no, jest, ciekawie się zapowiada. Alan Milne, czyli co? Ten od Kubusia Puchatka, Biblioteka romansu, tytuł Dwoje ludzi. Spodziewalibyście się tego? Angielski pisarz, tak, Dwoje ludzi to powieść dla dorosłych. Ojojoj, nie wiedziałam, że on pisał powieści dla dorosłych. Przepiękna okładka. Zobaczę, co oprócz Kubusia Puchatka. Maria Gołaszewska, Kultura estetyczna. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. To jest chyba coś, jakaś pomoc dla nauczyciela uczącego czegoś tam o kulturze na pewno. Sięgam dalej. Andrzej, liczysz książki? O, no, drugi tom
Huraganu, więc już mam 2 tomy Huraganu. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo nawet myślałam o tym, czy by sobie nie kupić Huraganu i nie mieć go na swojej półce. Sięgam dalej, głębiej. No nie, no nie. Słownik chemiczny. Słownik chemiczny to no. A z chemii byłam, to no sami wiecie, bo być może byliście też z chemii tacy jak ja. A więc słownik chemiczny to no, ale ciekawostka. Pewnie go komuś podaruję, słownik chemiczny. Sięgam dalej. No, to też mam na swojej półce. Julian Krzyżanowski, Nauka o literaturze. No to jest na wyposażeniu każdej polonistki, każda studentka polonistyki to zna, też pewnie będzie w jakimś rozdaniu. Sięgam dalej. Co tu mamy? Co tu mamy? Marta Gołaszewska, W poszukiwaniu porządku świata. Spotkanie kilku pokoleń. Marta Gołaszewska, kierownik Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii UJ. Ukończyła studia filozoficzne, czyli jakieś takie filozoficzne coś. Jestem bardzo... No, a tu co za okładka? Michael Korda, Fortuna. Fortuna. Najsłynniejsza opowieść o romancie braci Kennedy i Marilyn Monroe. No, proszę bardzo. O, no, i jest drugi tom Emancypantek. Już wam mówiłam, że przepiękne wydanie z rysunkami Antoniego Uniechowskiego. Stos książek przede mną rośnie. Andrzej liczy. O, to jest świetna rzecz. Miałam ją kiedyś na własność. Anatolij Rybakow, Dzieci Arbatu. Przepiękna rzecz. O artystach żyjących w czasach dyktatury Stalina. No Arbat. Wiecie, co to jest Arbat w Moskwie? Jaka to jest magiczna. No właśnie, tom drugi. Cudownie. Jestem bardzo zadowolona z Dzieci Arbatu i na razie z tego całego pudełka jestem zadowolona. O, tu jakiś dużo małych, biało-czerwonych. Edward Wiekiera, Myśli Polaków, jakieś patriotyczne. O, poezja patriotyczna, czyli coś takiego doraźnego. Nie znam ani nazwiska, ani wydawnictwa. Na samym dnie jakieś 2 grubasy. Tu jakiś grubas. Zaraz go wam... No proszę bardzo. Generał Jan Henryk Dąbrowski. Napisany przez profesora Jana Pachońskiego. Jestem bardzo zadowolona z tej biografii. Uwielbiam biografię. Zwłaszcza, że jest to opowieść o Dąbrowskim z naszego hymnu narodowego. Jeszcze jakiś jeden... Coś zostało na... No nie. Książka Jak znalazł dla Andrzeja. Zrób to sam. A Andrzej jest naprawdę cudownym majsterkowiczem. Czyli są obrazki. O! Są... O! Nawet jakaś kartka jest. Pewnie kartka należąca do właściciela poprzedniego. Sos do drobiu. Andrzej, widzisz? Sos do drobiu z jednej strony, a z drugiej do Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. No proszę bardzo, jakie w takich książkach można znaleźć i można znaleźć, już jest pusty, pudełko jest puste, czyli 10 kg książek za 9,90, a było sztuk ile? 33. 33 sztuki, z których z większości oprócz tego słownika chemicznego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Czekam na wasze opinie pod tym filmem. Dziękuję bardzo, lecę czytać.